Adrenalin XL to niesamowita kolekcjonerska gra karciana z udziałem wszystkich piłkarzy tego sezonu. Jak w prawdziwym meczu, jej celem jest pokonanie przeciwnika przez strzelenie więcej goli. Postępuj zgodnie z regułami gry oraz skorzystaj z naszych porad, a wkrótce osiągniesz mistrzostwo. Strzelasz gole, porównując wartości jednej ze swoich kart z wartościami karty wybranej przez przeciwnika. Wartości ataku są porównywane z wartościami obrony, a kontrola gry z wartościami kontroli gry. Karta o wyższej wartości zdobywa bramkę, a zwycięzca rozpoczyna następną rundę. Daną kartę można zagrać tylko raz podczas meczu. Zbuduj swój skład. Zanim zaczniesz grę Panini Adrenalin XL, musisz zebrać swój zespół. Potrzebujesz łącznie 14 piłkarzy. Ustaw na boisku 10 zawodników, bramkarza i 3 rezerwowych. Stwórz ze swoich kart najsilniejszy zespół, jaki tylko zdołasz. Możesz ustawić maksymalnie 5 zawodników na każdym obszarze boiska. Po wybraniu zawodników musisz zdecydować o formacji, na przykład 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2 i tak dalej. Staraj się wybrać system, który najlepiej pasuje do twoich piłkarzy. Jeśli masz wielu dobrych obrońców, wypróbuj bardziej defensywną formację. Jeśli masz świetnych napastników, to najlepiej będzie wybrać skład ofensywny. Rozpoczęcie gry. Gdy już obaj gracze wybiorą swoje zespoły, należy rzucić monetą, by zdecydować, kto zacznie pierwszy. Gracz, który rozpoczyna rundę, decyduje, którą wartość wybiera do gry. Atak, obronę lub kontrolę gry. Większość graczy zazwyczaj wybierze najwyższą wartość danej karty, ale możesz zastosować własną taktykę, by zwieść przeciwnika. W przypadku karty ataku, najwyższym nominałem jest jej wartość ataku. Przeciwnik widzi tylko tylną stronę wybranej karty, ale kolor wskaźnika odpowie mu, jaki rodzaj wartości został wybrany. Ponieważ pierwszy użytkownik zagrał wartość ataku, drugi użytkownik musi zagrać wartość obrony. I zwycięzcą jest... Obie karty są odwracane, aby porównać punktację. Wartość ataku lewej karty jest wyższa niż wartość obrony prawej karty. Pierwszy gracz zdobywa bramkę. Następna runda. Zwycięzca poprzedniej rozgrywki będzie rozpoczynał kolejną rundę. Gracz, który wykonuje ruch jako drugi w rundzie, zawsze musi wybrać odpowiednią wartość karty w odpowiedzi. Remis. Jeśli wybrane wartości obu kart są równe, to należy porównać ich punktacje całkowite. Jeśli okaże się, że one również są takie same, to następuje remis i nikt nie zdobywa bramki. Gracz, który wygrał ostatnią rundę, rozpoczyna nową kolejkę. Karty modyfikacji. Gracze mogą używać kart modyfikacji, aby podnieść wartości swoich kart. Istnieją różne rodzaje kart modyfikacji. Na przykład możesz dodać punkty do swojego ataku, obrony lub wartości kontroli gry. Daje ci to strategiczną przewagę nad przeciwnikiem, ale pamiętaj, że użycie kart bonusowych jest ograniczone. Zastępstwa. Pamiętaj, że tak jak w prawdziwej grze, zmiennicy mogą wygrać dla ciebie mecz w ostatnich sekundach, więc używaj ich mądrze. Masz 3 karty rezerwowe i możesz nimi zagrać na początku rundy, zanim wybierzesz obrońcę, środkowego lub napastnika. Gra kończy się, gdy wszystkie karty zostaną zagrane lub gdy jeden gracz zdobędzie wystarczającą przewagę bramek, tak że przeciwnik nie będzie już w stanie go pokonać. Miłej zabawy!